Autopromocja. Podcast powstał w ramach projektu Odblokuj swój potencjał. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście z cyklu Odblokuj swój potencjał wysokich obcasów. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Michał Kaźmierski, praktyk biznesu, doświadczony menadżer, konsultant, trener, obecnie wykładowca Akademii Psychologii i Przywództwa. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Michale, dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy i o czasie. Wydaje mi się, że te dwa tematy są dla wielu, wielu osób ważne i fajnie, że porozmawiamy na ten temat. Panie Michale, czy często słyszy pan od innych: nie mam czasu w pracy, nie wyrabiam się z obowiązkami? Przyznam szczerze, że jest to coś, co słychać bardzo często z różnych stron. Tak, no to tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Czyli jest to powszechny problem, że jakby pracując, brakuje nam czasu, nie wyrabiamy się z obowiązkami. Przypuszczam, że idzie za tym jakieś niezadowolenie, a nawet frustracja, tak? Zdecydowanie, ponieważ praca w naszym życiu stanowi bardzo ważny element. W związku z tym, jeżeli coś w pracy nie idzie, no to nie idzie to również w kontekście całego naszego życia. No i oczywiście to, jeżeli nie wyrabiamy się w pracy, to jest to dla nas źródłem stresu, źródłem frustracji, która no, nie tylko ogranicza się do środowiska zawodowego. Wynosimy to z pracy, wynosimy to do życia prywatnego, dlatego rzeczywiście może to być problem. Dobrze, a zna pan dużo ludzi, którzy są świetnie zorganizowani i ze wszystkim się w pracy wyrabiają i akurat jakby nie mają problemu z brakiem czasu w pracy? Takie osoby też znam, bo właśnie nie ma tutaj uniwersalnych jakby i wzorców, i uniwersalnych reguł, ponieważ no, po pierwsze my jesteśmy różni i dla części z nas takie pełne zanurzenie się w pracy, absolutne poświęcenie się, praktycznie praca na okrągło, nie jest problemem. I jeżeli do tego jesteśmy w jakiś sposób zorganizowani, no to pracujemy i długo, i efektywnie. Ale dla części z nas nie chcemy, żeby praca zabierała nam cały czas. Chcemy pracować jakiś czas, odnosić z tego satysfakcję. No i wtedy, jeżeli rzeczywiście się nie wyrabiamy, to tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to dla nas problematyczne. Problem. Tak, stresuje nas to. A czy mógłby pan nam wyjaśnić, z czego wynikają te nasze problemy z czasem w pracy? Ja tu specjalnie nie używam słowa organizacja, bo później chcę nawiązać jeszcze do tej organizacji. Czy ta organizacja to jest po prostu klucz do wszystkiego, czy tylko jakiś element całej układanki? Z czego zazwyczaj wynikają problemy właśnie z czasem w pracy, z tym, że się nie wyrabiamy? Tak, z tym, że się nie wyrabiamy, albo że mamy takie poczucie, że ciągle coś gonimy, mamy za dużo na głowie. Tak, gonimy w pięt. Myślę, że tak. Może to wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, czasami zdarza się tak, że rzeczywiście mamy w danym momencie, w danej chwili zbyt dużo zadań. Myślę, że wiele z nas doświadczało tego w pandemii, kiedy, nie wiem, firma, która funkcjonuje na co dzień, nagle szczyt sezonu dla jej biznesu i kilku kluczowych pracowników uziemnionych w domu z powodu COVID-u, prawda? Wtedy jest jasne, że ci, którzy zostają na pokładzie, przez pewien czas będą mieli za dużo pracy. I to jest jeden z takich powodów, ale on z reguły powinien być przejściowy. Natomiast później mamy jeszcze kilka innych przyczyn i te przyczyny z reguły są już mniej takie obiektywne i zewnętrzne. One są często wewnętrzne, bo jedną z takich najczęstszych przyczyn tego, że czujemy, że mamy za dużo na głowie, jest to, że no rzeczywiście nie umiemy sobie tej pracy zorganizować. Zorganizować, zaplanować, że dla różnych przyczyn czas, który mamy poświęcony na pracę,
przeznaczamy na inne rzeczy, prawda? No bo oczywiście możemy w pracy pracować, a możemy w pracy spędzać dużo czasu w kuchni, pijąc kawę, wychodząc z koleżankami i kolegami na papierosa, rozpraszając się. No, możemy mieć rzeczywiście problem z takim zorganizowaniem tej pracy. I wreszcie trzecia taka chyba duża przyczyna, bardzo duża wydaje mi się, to jest to, że po prostu zbyt dużo tej pracy bez krytycznie na siebie bierzemy. Na klatę. Tak, bierzemy na klatę, co wiąże się no, z jakimiś przede wszystkim naszymi cechami osobowości. I zdarza się, że nie jesteśmy świadomi tego, a, że bierzemy na siebie za dużo, b, dlaczego tak się dzieje. Mm-hmm. I co wtedy? Ha, co wtedy? No wie pan, na przykład zastanawiamy się, ktoś słucha naszego podcastu i mówi, nie, no ja nie wyrabiam się ciągle ze wszystkim i moim problemem jest powiedzmy właśnie to, że nie potrafię powiedzieć szefowi nie, że zawsze pomogę koleżance, że wezmę to, czego inni nie chcą. A później mam listę po prostu rzeczy do zrobienia i ja już wiem, czuję tak, że ja się z tym wszystkim zwyczajnie nie wyrobię. To co wtedy możemy zrobić? No właśnie. I tutaj bardzo często od razu przechodzimy do jakichś rozwiązań, które sugerują nam, jak mamy tę pracę sobie zorganizować. Ale to jest trochę tak, jakbyśmy podawali lekarstwo bez diagnozy. No bo jakby to, że bierzemy zbyt dużo obowiązków, no właśnie, z czego to wynika? I dlatego ja zawsze proponuję, żebyśmy zaczęli trochę jednak od poznania siebie. Ponieważ każdy student Akademii Psychologii Przywództwa na początku robi sobie tak zwany autoportret osobowości. Tam jest kilkanaście tak zwanych stylów osobowości, które definiują to, w jaki sposób my widzimy świat i w jaki sposób się zachowujemy. Pośród tych stylów jest kilka, na przykład jeden nazywa się sumienny. Osoby sumienne mają to do siebie, że mają bardzo wysoki taki etos pracy. Muszą wykonać pracę za każdą cenę i to z jakością, która dla przeciętnych innych zjadaczy chleba jest nadmiarowo wysoka. Potem mamy inne typy osobowości, osobowości, które nazywa się oddanymi, ofiarnymi. Te osoby z kolei mają taki punkt widzenia na świat, że ja muszę pomóc zawsze, że ja nie potrafię odmówić. I bardzo często nie jesteśmy tego świadomi, dopóki nie zrobimy sobie na przykład jakiegoś profilu osobowości, to myślimy, że tak jest. Myślimy, że każdy tak ma, że przecież no, muszę pomóc. To jest norma. Nie mogę odmówić, prawda? Często do tego mamy jakieś przekonania, które również często są nieuświadomione, że jeżeli ja odmówię, to się coś strasznego stanie. To wszystko gdzieś ma różne przyczyny, tak jak powiedziałem, część w naszej jakby konstrukcji osobowości taką, jaką mamy, część w jakichś takich przykazaniach, które otrzymaliśmy w dzieciństwie i niesiemy z sobą przez całe życie, w jakichś obawach, prawda, bo gdzieś kiedyś coś nam się wydarzyło i teraz boimy się, że się to powtórzy. No i najgorzej, jak mamy taką mieszankę. Ktoś, kto jest jednocześnie i bardzo taki sumienny, obowiązkowy, musi wykonywać wszystko z najwyższą jakością i jednocześnie ma te rysy charakteru, które powodują, że bardzo trudno mu powiedzieć nie, bo po prostu się z tym strasznie źle czuje. W przypadku takiej osoby ryzyko tego, że dojdzie gdzieś do wypalenia czy innych skutków niechcianych jest wysokie. Dobra, czyli na przykład zrobiłam sobie test. No i wiem, że właśnie jestem osobą bardzo skrupulatną i, no i nie potrafię stawiać granic, zawsze wszystkim chcę pomóc. Ale przeszkadza mi to w pracy, w życiu, tak, bo jestem, mam za dużo obowiązków, nie mam kiedy odpocząć, przekłada się to zwyczajnie na moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Co wtedy? Co mogę z tym zrobić? Ja wiem, że ja tutaj oczekuję od pana jakichś złotych rad, ale no może w jakim kierunku pójść? Czy zacząć właśnie od zmiany, od zastanowienia się nad tym, co w sobie możemy zmienić, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, w którą stronę powinniśmy iść? Mm-hmm. Tak, ja powiem od razu, to może nie będzie bardzo pocieszające, ale żadnych złotych rad i złotych recept nie ma. Niestety
te problemy, z którymi teraz, o których mówimy, są bardzo złożone i jeżeli ktoś obiecuje złote rady, to powinniśmy bardzo starannie przyjrzeć się i raczej mieć sporo wątpliwości. Co więc robić? Po pierwsze, pierwszym krokiem, żeby w ogóle zacząć robić coś, to jest uświadomienie sobie, że mamy problem i z czego on wynika. I załóżmy, że to już zrobiliśmy. Teraz, jeżeli my jesteśmy w takiej właśnie gorączce, bo z wieloma takimi osobami spotykam się w swojej pracy, w takiej pogoni, prawda? Terminy gonią, szef, szefowa narzuca, ja jeszcze sam tutaj dokładam. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy zwolnić, bo to jest tak, jakbyśmy jechali samochodem i za szybko chcieli wziąć zakręt. Co się wtedy dzieje? No, wyrzuca nas, prawda? To co my robimy? Kurczowo trzymamy się kierownicy, mamy strach w oczach, nie mamy w ogóle kontroli nad tym, co się dzieje i tylko się modlimy, żeby nic nie wyjechało za zakrętu. I jeżeli my jesteśmy w takiej gonitwie w pracy, to jest dokładnie to samo. Nie mamy kontroli, mamy dużą niepewność tego, co się stanie, popełniamy błędy, to nie jest dobre. Więc po pierwsze my musimy zwolnić, żeby zastosować jakiekolwiek narzędzia, które mogą nam pomóc, to musimy zwolnić i zastanowić się. Czyli właśnie pierwszy krok, z czego to wynika? Czyli to już powiedzieliśmy, prawda? No i wtedy oczywiście możemy nad tymi pewnymi elementami pracować. Jeżeli ja mam z natury swojej osobowości problem z odmawianiem, no to muszę zacząć małymi krokami uczyć się tego, testować w pewnych sytuacjach, które powiedzmy nie będą na razie stanowiły dla mnie takiego dużego wyzwania i zagrożenia, jednak nauczyć się mówić nie. Przyswoić sobie kilka takich sposobów na mówienie nie. I jednym z nich jest nie mówienie tak od razu. Bo na przykład ktoś do nas przychodzi i mówi, słuchaj, czy to zrobisz? I my już czujemy, że coś się z nami dzieje i mówimy, no dobra, chociaż wcale nie chcemy tego wcale powiedzieć. Wcale nie jest dobrze. To wcale nie jest dobrze. Ale przecież nic się nie stanie, jeżeli my sobie wdrożymy taki nawyk, że w takiej sytuacji weźmiemy oddech przysłowiowy, on zawsze dobrze robi, jak nie wiemy, co zrobić. Jak nie wiemy, co zrobić, to weźmy głęboki oddech i potem możemy powiedzieć, słuchaj, pomyślę i wrócę do ciebie. Z tym. Dokładnie. To już jest i taka... świat się wtedy nie zawali, prawda? I świat się wtedy nie zawali, natomiast to, co ja zyskuję, no to zyskuję pewną kontrolę nad tą sytuacją, bo jeżeli powiem tak, no to osoba, która do mnie przyszła, prawdopodobnie w mgnieniu oka zniknie, mówiąc nam tylko minimalną ilość... Przyślę maile z wytycznymi. Tak, i dalej już będziemy mieli problem na naszej głowie, prawda? Później, jeżeli zdecydujemy, że dobrze, że jednak chcemy w tej sytuacji pomóc, no to pytanie, czy musimy brać na siebie całość tego zadania. Bo możemy powiedzieć, słuchaj, jestem w stanie zrobić to, ale tego nie zrobię, prawda? Możemy postarać się komuś znaleźć rozwiązanie. Słuchaj, ja mogę zrobić tę część, a na tym to się zna kto inny i sugeruję, zwróć się do niego. Tak jak powiedziałem, zyskujemy pewną kontrolę, elastyczność i możliwość. Więc takim pierwszym krokiem dla tych wszystkich, którzy mają problem z odmawianiem, to jest właśnie wyrobienie sobie nawyku nie mówienie od razu tak. Bo każde nie, które powiemy dziś, ono nam uwalnia czas w przyszłości. Natomiast każde tak, które powiemy dziś, nam ten czas w przyszłości zdecydowanie zabiera. Dobrze, że pan tutaj powiedział, małe kroczki, pomału. To nie jest tak, że my po prostu obudzimy się w poniedziałek z takim postanowieniem, że nie dam sobie, prawda, będę asertywna, będę stawiała granice, nie dam sobie właśnie, nie będę brała za dużo obowiązków na głowę. To się dzieje pomału, to jest proces, prawda? My musimy trochę odwagi mieć w sobie, żeby to pierwsze nie powiedzieć albo to nie powiedzieć tego pierwszego tak od razu, żeby to robić tak uważnie i w swoim tempie. Zgadza się? Zdecydowanie tak i tutaj właśnie też często
takie porady, które możemy gdzieś znaleźć, one nam sugerują, że zastosuj te 5 kroków i już natychmiast wszystko się stanie. No nie, bo zastosujemy 1 krok i na przykład ta osoba, której chcemy odmówić, no nie przyjmie tego tak prosto, prawda? No ale wtedy nie możemy się zrażać. Potraktujmy to tak, jak pani redaktor powiedziała, jako proces, małe kroki, i załóżmy, że to jest długi czas. Jeżeli szef czy szefowa zrzuca nam projekty na głowę i my wiemy, że zdecydowanie to jest nie fair, że nie powinniśmy tego mieć, to w momencie, kiedy zdecydujemy się podnieść ten temat, powiedzieć, że nam to nie odpowiada, nie oczekujmy, że od razu coś się stanie, bo może nie. Szef czy szefowa też musi mieć czas, żeby wewnętrznie przejść przez ten proces zmiany, prawda? Często to jest bardzo istotne, no bo szefowa czy szef musi zachować twarz, prawda? No bo dokładnie. Jak to, tutaj robiłam coś i było dobrze, teraz nagle muszę się zmienić. Więc to może nie być tak szybko. Natomiast jeżeli nic nie zaczniemy robić, no to oczywiście nic nie uzyskamy. Dlatego tymi małymi krokami do przodu analizujmy. No i przede wszystkim w pewnym momencie musimy, jak już powiedziałem, jak zwolnimy, to musimy przyjrzeć się tej swojej pracy. No oczywiście zobaczyć, z których z tych elementów, o których mówiliśmy, wynika problem. Potem przyjrzeć się temu, jak pracujemy, nad czym pracujemy. Czy rzeczywiście pracujemy nad rzeczami ważnymi? Czy mamy priorytety? Czy być może trzeba zrobić listę priorytetów tych zadań i zastanowić się, które z nich rzeczywiście pchają nasz, nie wiem, biznes do przodu, a które robimy, nie wiem, bo zawsze tak robiliśmy, bo w lutym zawsze jest ten element pracy, planowania. Bo jeżeli chcemy efektywniej zarządzać swoim sobą w pracy, bo jakby zarządzać czasem nie możemy, ale sobą w tym czasie możemy, no to w pewnym momencie dochodzimy do limitu i musimy zmniejszyć ilość zadań. Musimy mieć pełną świadomość tego. To jest tak, jakbyśmy pakowali walizkę i jeżeli weźmiemy rzeczy, wrzucimy do tej walizki tak jak leci, no to się zmieści ich pewna ilość. Jeżeli zaczniemy je starannie układać, to się zmieści ich więcej, prawda? Ale w momencie, kiedy jeszcze będziemy chcieli dorzucić 5 koszul i 4 pary spodnie, to ta walizka się już w pewnym momencie nie domknie i chociaż nie wiem, jak byśmy układali, to no to nie zamkniemy. No koniec, pojemność się skończyła. I my musimy też określić dla siebie tę pojemność, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo często to, co się dzieje w pracy, wpływa na nasze życie poza pracą. I koliduje z innymi obszarami życia. Więc często nie da się jakby wyizolować tego. My musimy spojrzeć w ogóle, co my chcemy robić w życiu, ile czasu poświęcić na pracę. No bo teraz załóżmy, że poukładamy lepiej rzeczy w tej walizce i będziemy mieli trochę miejsca, to na co je chcemy spożytkować? Dokładnie. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, na co je chcemy spożytkować, to przy pewnych cechach charakteru od razu spożytkujemy je na pracę, bo ta praca się zawsze dla nas znajdzie. Tak, natomiast mi przychodzi, tak, przepraszam, bo ostatnio dużo mówiło się o tym, że być może będziemy mieli 4-dniowy dzień pracy i od razu zaczęły pojawiać się pytania, to co ludzie zrobią z tym kolejnym wolnym dniem? Czy będą umieli go spożytkować dla siebie, tak? No bo krótszy tydzień pracy ma być po to, żebyśmy byli bardziej wypoczęci, zrelaksowani, de facto bardziej wydajni w pracy. Ale no pojawiło się mnóstwo takich właśnie wątpliwości, że wiele osób nie będzie wiedziało, co ma z tym wolnym czasem zrobić. To było takie dla mnie zaskakujące, ale to też właśnie mówi o tym, jak bardzo my jesteśmy z tą pracą związani. Czasem nam się te granice zamywają i właśnie z tym planowaniem. Bo panie Michale, jeszcze chciałam zapytać o, powiedział pan właśnie o priorytetach w pracy, o tym, żeby sobie te priorytety ustalać, żeby w ogóle zastanowić się, co ja muszę zrobić, a co ja mogę zrobić. Czy te priorytety to jest część planowania? Bo bardzo często mówi się o tym właśnie, żeby planować
pracę. Nawet jeżeli się pracuje samemu, bo jeżeli jest zespół, no to na przykład jest menadżer lub jakiś lider, który nie wiem, planuje pracę dla całego zespołu. A jeżeli pracujemy sami, też powinniśmy wiedzieć, jak ten czas efektywnie zaplanować. I rozumiem, że planujemy czas, czyli to, ile czasu nam zajmie zrobienie danego zadania, ale też to, czym najpierw się zajmiemy, tak? Zdecydowanie tak, bo nawet jeżeli mamy szefa, który rozdziela zadania, to potem i tak pewnie bardzo dużo zależy od nas, prawda? Mamy jednak pewien stopień swobody i musimy w jakiś sposób to poukładać, tak żeby to miało sens. I ja wierzę, że tu jakby to jest chyba najprostszy element z tych wszystkich problemów, o których mówiliśmy, to takie techniczne zarządzanie. Tu akurat te recepty, które można gdzieś znaleźć, się sprawdzą, prawda? Żebyśmy patrzyli, co jest pilne, co jest niepilne, co jest ważne, prawda? Jakie są konsekwencje zrobienia czegoś, niezrobienia czegoś i zgodnie z tym podziałem, żebyśmy pracowali. Ale też myślę, ważne jest, żebyśmy stworzyli sobie warunki, bo jeżeli już ustalimy sobie priorytety i chcemy nad czymś pracować i mamy na to jakiś określony czas, to tylko zadziała w momencie, kiedy rzeczywiście ten czas wykorzystamy na pracę. Czyli musimy wyeliminować kilka takich klasycznych błędów. Pierwszy błąd to jest taki, o którym już mówiłem w kontekście osób o tak zwanym rysie sumiennym, że one wykonują niby to samo zadanie, tylko wykonują dużo więcej pracy, bo jakiś przykład, nie wiem, ja mogę zrobić prezentację i poświęcić na nią 30 minut i ona jest dobra, a ktoś inny będzie ją cyzelował przez 3 godziny, bo będzie uważał, że cały czas nie jest jeszcze musi dobra. Musi być idealna, że nie może być wystarczająco idealna. Dobra, musi być... Otóż tak. To, więc jakby pierwszy element, wystarczająco dobre, tak, jakość, która jest w normie, a nie często jakość, która jest w naszej głowie. I to jest bardzo, dla wielu osób, naprawdę bardzo trudne wyzwanie, żeby tak zacząć funkcjonować. Drugie, rozpraszacze, czyli wszelkiego rodzaju, teraz bardzo powszechne w biurze mamy, mail, komunikatory, telefony, Instant Messenger, Slack. Social media, na których też bardzo ważne rzeczy są, które trzeba przeczytać. O social mediach, właśnie, więc musimy sobie też wyrobić nawyk tego, że jeżeli rzeczywiście pracujemy nad czymś, to pracujemy, bo takie rozpraszanie się, multitasking, jak niektórzy mówią, to chyba jest wystarczająca ilość danych, dowodów na to, że to nie działa, albo przynajmniej nie działa tak, jak byśmy chcieli, ponieważ nasz umysł, nasz mózg, jeżeli jest na czymś skoncentrowany, później się rozproszy, to zanim on wejdzie znowu w ten sam taki tryb pracy, to mija dużo czasu, więc my tego może nie zauważamy, ale jakbyśmy popatrzyli i były badania, które na to patrzyły, to de facto poświęcamy więcej czasu. Więc jakby eliminujmy dość brutalnie te rozpraszacze, bo pytanie, czy rzeczywiście musimy korzystać z wszystkiego, maila, komunikatora, instant messengera. Dokładnie. Jeszcze taki element, który pamiętam ze swoich czasów pracy w korporacji, tak zwane wrzucanie komuś czegoś do kalendarza. Niektórzy tak funkcjonują, tak. No i wtedy jakby my znów tracimy kontrolę nad swoim czasem pracy, bo my zaplanujemy coś, i później ktoś nam wrzuci spotkanie. My musimy naszą pracę przerwać i pójść na to spotkanie. Tak. Dlatego odłączyć się od swojej pracy, skupić na spotkaniu. Nie mamy na to wpływu, tak? To trzeba zrobić. Otóż to. I ja myślę, że jest takim, oczywiście, wiadomo, praca w zespole to jest ustalanie pewnych kompromisów. Tym niemniej, no naprawdę spotykałem się z osobami, które tak funkcjonowały, że ktoś mógł im coś wrzucić do kalendarza i one to robiły. No to później nie ma się co dziwić, że tego typu styl pracy nie był efektywny. My musimy jednak kontrolować, zarządzać, ustalać, negocjować ten czas pracy tak, żebyśmy nad ważnymi rzeczami, które zaplanujemy, żebyśmy mogli się
skupić. Czyli dobrze by było, gdybyśmy traktowali siebie w pracy poważnie, sami siebie poważnie i zarządzali swoim czasem, tak? Tym jakby no, swoim czasem, swoją energią, bo za tym też idzie energia, tak? Bo na przykład po 8 godzinach już możemy nie mieć zwyczajnie siły na kolejne rzeczy i swoim zdrowiem de facto. To prawda, tak. Panie redaktor, z tym zarządzaniem czasem, no bo my tak nie możemy tego czasu uchwycić i z nim coś robić. Właśnie. On sobie płynie, prawda? Ale zdecydowanie możemy zarządzić sobą, czyli tak, gdzie jesteśmy, prawda? W jakim miejscu fizycznie jesteśmy, co fizycznie robimy i co myślimy. Tym możemy bardziej zarządzić, więc tym absolutnie zarządzajmy. I pani redaktor wspomniała też to zdrowie. Jeżeli my rzeczywiście chcemy pracować produktywnie, i to jest też skutek uboczny tej gonitwy, że często pracujemy długo, często zarywamy nocki, to wszystko może być na krótką metę. Ale na długą metę my wiemy, że to niestety nie działa. Dlatego jeżeli chcemy rzeczywiście uwolnić nasz potencjał, jeżeli chcemy rzeczywiście pracować efektywnie, to musimy też o siebie zadbać. I tutaj do uporu już aż to jest nudne, wszyscy mówią sen, sen, sen. Ale taka jest prawda. Sen, ale ja jeszcze powtórzę, jest, sen, sen, sen. Jest absolutnie, sen jest podstawą. Później taka podstawowa higiena pracy, bo my funkcjonujemy w pewnych takich cyklach dobowych, jeżeli ktoś jest tak zwany normochroniczny, czyli chodzi spać mniej więcej tak jak wszyscy i wstaje mniej więcej tak jak wszyscy, to z reguły najbardziej produktywny jest gdzieś do południa, a potem w porze obiadowej jest mniej produktywny i potem popołudniem jest znowu bardziej produktywny. To wszystko możemy wykorzystywać na swoją korzyść, planując najważniejsze elementy pracy. Tam, gdzie na przykład musimy być sprawni umysłowo, tam, gdzie musimy umieć myśleć właśnie kreatywnie. Zaplanujmy to na rano. I znów, to jest bardzo ważne, bo my potem spędzamy na przykład poranek w biurze na kawie, prawda? E-mailach, bo to jest ważne. Później właśnie tuż po lunchu, kiedy mamy dołek, zabieramy spadek się do pracy, energii. A potem się dziwimy, że nam nie wychodzi. Więc jakby też ten element takiej pracy i w cyklu tak zwanym dobowym, ale też i w cyklu dłuższym, tak żebyśmy sobie po, nie wiem, 2 tygodniach intensywnej pracy, każdy wie, są takie momenty, żebyśmy jednak zaplanowali sobie trochę odpoczynek, bo my nie jesteśmy przystosowani do pracy na tak wysokich obrotach. No zresztą widać, słyszymy o tej coraz większej ilości przypadków wypalenia zawodowego. No właśnie. No bo to jest tak, jakbyśmy my cały czas, ja dałem ten przykład wchodzenia samochodem w zakręt. My nie możemy jakby cały czas jechać samochodem w tym zakręcie z tym strachem, czy my wylecimy, czy coś z zakrętu, czy coś za chwilę na nas nie wypadnie, z tą niepewnością, z tym brakiem kontroli. Dla nas jest to bardzo psychicznie obciążające, no a za chwilę psychicznie obciążający staje się fizycznym problemem. Dokładnie. Dobrze, panie Michale, czyli myślimy o sobie w pracy i zarządzamy sobą w pracy. Przypomnę jeszcze raz, że dzisiaj naszym gościem był pan Michał Kaźmierski, praktyk biznesu, doświadczony menadżer, konsultant, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. To był podcast Wysokich Obcasów. Autopromocja. Podcast powstał w ramach projektu Odblokuj swój potencjał.